To jest ten samochód. Odnowiłem w nim felgi, hamulca wymieniłem z przodu i z tyłu, założyłem nową oponę, także jest tak, wiesz, przygotowane. Na zimówkach jest? Tak, na zimówkach. Kilka rzeczy wymieniłem w tym samochodzie, więc wypada się pochwalić. Jakby można było maskę otworzyć, zajrzyjmy pod maskę. Tak, spoko, no. Jaki to jest silnik w nim? To jest 3.0. AMG Diesel, tak? AMG Diesel, dokładnie. Już dłuższy czas szukam Mercedesa z takim silnikiem. I co, coś to było w nim robione? Wiesz co, tak, czujnik oleju wymieniłem, bo ktoś go przelał w ogóle olejem. No filtry oleje, wiadomo, tak, no bo spuściłem cały olej z silnika, w ogóle było dwa razy tyle niż powinno być, bo to jest i tego, że czujnik był rozwalony, więc ktoś go tam, wiesz, przelał, ale nic się tam za bardzo nie wydarzyło, także jest okej. Obejrzyjmy go dookoła. Tak, oglądaj sobie, no. Zaglądaj, otwieraj, nie mam problemu. Zobaczymy, jak środek wygląda. No skóra w miarę ładnym stanie, jak na te lata. No prawdziwa skóra, dlatego tak wygląda. No wiadomo. Tak. Ośrodek nie jest zniszczony. No, jak na te lata, to jest bardzo zadbany, bym powiedział. No. Prawdziwa skóra robi robotę i świetnie wygląda w tych czasach. Bagażniczego otworzymy? Tak, pewnie. No, pech sprzedającego zawsze musi się coś zepsuć. A, klamka staje dęba, wiesz? Wiesz co, nie zdążyłem go ogarnąć tak naprawdę w środku. Przygotowałem go technicznie, ale rzuciłem tam 3 zdjęcia. Myślałem, nie sądziłem, że będzie tak szybki odzew. Zadzwoniłem, bo właśnie akurat takiego szukam modelu. Z tym silnikiem, bo jest rzadki. Wiesz co, jak chcesz, to się możemy przejechać. Co prawda pada śnieg strasznie, więc mogę ci przewieźć tym samochodem. No bardzo chętnie bym się przejechał. A dwa, że jest ślisko, lodówa, więc zrobimy dwie rundy i wracamy na warsztat. Jazda po lodzie samochodem to w ogóle nie jazda. Nawet dobrze, że on poprowadzi. Wolałbym nie ryzykować, dopóki nie kupię. Ogólnie fajnie jeździ. No nie rozpędzimy się dzisiaj tutaj gdzieś nawet do stówy, bo trochę strach. Tak, no nie tłucze. Nie, zawieszenie jest spoko, wszystko, wiesz? Słyszy, z kim słychać. Jeżeli niczego nie usłyszę, nie będzie dramatu z zawieszeniem, to go biorę. Nie no, silnik słychać ładnie pracuje. Tak, silnik pracuje. No silnik ogólnie to jest taki, wiesz, w miarę bezawaryjny. Najbardziej kręci mnie silnik. W zasadzie ten samochód już kupiłem. Wydaje mi się, że klient wie, co kupuje, więc powinienem szybko to sprzedać. Taka słaba jazda na tym lodzie, ale... No wiadomo, no, dużo się człowiek nie przejedzie, bo jest ślisko. Tak. Jaka to tam cena była tego? Jak najwięcej, wiesz, ale 28. Wiadomo, tam klameczka, coś tam jest do poprawki z tyłu. Za zepsutą klamkę dużo nie urwę, ale coś tam zawsze się urwie. Pomogę poprawić, to nie problem. Nie problem. Tak. Jaka tam cena za to jest? To jest 28, no tak jak pisałem, nie? Te samochody w dobrym stanie kosztują ponad 30 tysięcy, także wyjściowa cena już jest akceptowalna. 25? Nie, no 25 to poniżej ceny zakupu. 25... Z racji tego, że przekroczyłem budżet, no muszę więcej wziąć. To i 27,5 i zabieraj. 26? Idziemy w dobrą stronę, no. Słuchaj, żebyś tam nie pozoksować za dużo, 2,7. Nie chciałbym stracić takiej okazji, wezmę go za 27. Zabieraj, no. Chodź, zatknij mi papier. Nie wiedziałem, że tak szybko sprzedam.